jest tutaj na Ukrainie. Uważam, że słusznie byłoby przedstawić na Ukrainie polskie zabytki i polskie miasta, takie jak Wrocław, Warszawa czy Gdańsk. Kępiński mnie przekonał, że jednak warto. I teraz jak patrzę na reakcje ludzi, którzy przychodzą i oglądają te zdjęcia, uważam, że faktycznie było warto i jest warto przedstawiać to, ponieważ i dla mnie, i dla Ukraińców jest to jak gdyby ponowne odkrycie tego bogactwa, które tutaj na Ukrainie jest zgromadzone. To wszystko.